Poprzednio w Unepic. Trzy przedmioty w skrzyniach. Ty chcą. Możesz wybrać jeden tylko. Każdy inne przeznaczenie zwiastuje. Wybrać mądrze musisz. Wieczna agonia. Znajdujesz się w zapomnianej wieży. Błąkają się tu lamentujące duchy. O, kolejne duszki. Ciekawe, czy duszek widzi za mnie też. W sensie, wiecie, widzi to, czego ja nie widzę. To jest dobry duszek, więc tym bardziej ich widzi. Uuu, pająki, jak ja nienawidzę pająków. A tego chętnie je zabiję. Teraz. No i ruszamy dalej w takim razie. O, już coś się dzieje. Notix Umbara, Zorak Koa Dormash. Pak Zirut, to Storat. No dobra, tak ze sobą rozmawiają. Oktrosz Lordem. Kurach Hatoros. Dobra. Zerna Kadarasz. Dobra, nieważne. Soro Koszmorak. Domasz Kojok. Coś tam, coś tam. Kogo morszę? Dobra, mówię do, sobie, do siebie w swoim języku. I witam was tak w ogóle. Ja nazywam się Żaglowiec, to jest kolejna część gry pod tytułem Unepic. I tyle. Co ty gadasz? Postradałeś zmysły, czy gadałeś przez sen, koleś? Słyszałeś mnie? Jak to możliwe? Oczywiście, że cię słyszałem. Bredziłeś na cały regulator. Jak ci nekromanci podczas rytuału? To jest czarny język. Tak, tak, mój język... Też się robi czarny, jak zjem takie specjalne cukierki. Jesteś niewychowany, nie podsłuchuje się prywatnej konwersacji. Rozmawiałeś z kimś? No tak, zapomniałem o twojej telepatii. To, o czym gadaliście? Nie twój zafajdany interes. O, zera się zrobił niemiły, jeszcze bardziej niż zwykle. Przynajmniej szefostwo wie, że nie kontroluje tego ciała. To chyba dobrze, no nie? Przynajmniej cię nie wygnają. Rzeczy samej. To cieszę się. Cieszysz się za mnie? Jestem twoim wrogiem. No tak, zapomniałem, że uważasz mnie też za przyjaciela. Jak Xavier's Magneta, tak? Dokładnie, tak. Widzę, że w końcu to zacząłeś pojmować. O, zaraz też się o nas uczy. Kim był Xavier i Magneto? W sensie, no X-Men, nie? To akurat sam wiem. Uuuu! I znowu fajna muzyczka. I widzę, że ty łożesz. Patrzcie, magowie tu już są. Na wszystkie sezony Star Treka. Co to jest za miejsce? Jesteśmy w wieży magów. Będziesz musiał wysilić swoją mózgownicę, żeby ich przechytrzyć. Skup się najpierw na latających oczach. Rzucają zaklęcie spowolnienia. Ponadto bądź ostrożny blisko niebieskich magów. Jeśli się zbytnio zbliżysz, zamrożą cię swoim lodowym oddechem. Zera, skąd taka chęć pomocy u ciebie? Tym razem mówię prawdę. A skąd to nagła zmiana? Nie chcesz, żebym zginął? Traktujesz mnie jak przyjaciela? Nonsens. Wykonuję tylko Co robisz? Nic, zapomnij, że cokolwiek mówiłem. Twoje rozkazy. Jakie rozkazy? Wykonujesz tylko rozkazy? Na tej konferencji telepatycznej dostałeś rozkaz, żeby mi pomagać? Tak. Wow, ale dlaczego? Muszę dopilnować, aby stawił się przed moim panem. Mówisz poważnie? Ale dlaczego? Nie wiem. Może chcecie zabić własnoręcznie. To wielki zaszczyt być zabitym przez tak potężną istotę jak on. Czyli twój szef chce, abyś mnie doprowadził do niego. Ale gdzie on jest? Na szczycie wieży. Cóż, chyba nie chcemy, aby długo czekał. Ło, coś to się stało, że Harnakon nie chce nas zabić. W sensie, gadał z Zerą. Chciał, że pójdziemy go zabić, nie? Chyba, że będzie chciał nas zabić. Dobra, nieważne. Walczymy z tymi. Na razie. Sorry. Walczymy teraz z magami. To co? Uważać na oka, bo spowalniają. A to ich uśpiłem wszystkich. No ale potężni magowie. Dobra. To co, jak to są magowie lodu? To ja bym ich wszystkich ogniem, nie? Pal się. Wow. To był błąd. Nie możesz. Serio. Tak to załatwimy. Dobra. Ale ładnie tu strasznie, nie? Tak jak w hali. Coś w tym... ten desen. Topór wojenny. Topór wojenny.
To mi się podoba, bo ja chcę topór, bo... Dodatkowe obrażenia ułożysz. 82, 308... Fajne. Tylko 15 poziom wymaga. Czyli potrzebuję 6 poziomów do góry. Wracam się dlatego... Dobra, nie ma tutaj. A te oko cały czas na mnie patrzy, jakbyście tak zauważyli. Się obraca wokół. Tu coś jest? Pusto. Pyk. Mistyczna strzała. Okej, okay, to co? To ten sam manewr. Uśpimy, uśpimy. Załatwiamy najpierw oko. Teraz zniszczymy to. Podpalimy gościa i dwa razy z ciach. W końcu mamy Excalibur, nie? No to tak wypada trochę go użyć. Nie, tajnych przejść nie ma? Nie ma. Dobra, to w dół. Okej. Nie widzę go. No, magik to mag, nie? Niezły na dalki dystans, a z bliska, no to sorry, ale to cię majda. Jeszcze się odwracają w tej wewce, to... Ja mam pomysł, że tego po prostu, patrzcie. On się odwróci zaraz. Za sekundę. O, właśnie. Zniszczymy sobie to. I go. Bez problemu. Rozwalimy. Ten się odwrócił w drugą stronę, to my go z tej. O. Zaatakujemy. Pyk. No i tyle z magami. Jedyny minus jest to, że trzeba do nich dojść. Ale to... O. Boże, to poleciało. Tym bym się zanadto nie przejmował. Ale widzicie, po ile punktów oni tracą? Po 700. Straszne. Bo oni mają tylko te szaty, które też mogłem jako w sumie kupić. One w ogóle nie bronią przed niczym. Dlatego przed magią był troszkę bardziej odporny, tak? Nie zginął tak strasznie. To jest identycznie. Odkryłem wszystko? Odkryłem. Dobra, to jest jeszcze niżej. Nie! Tam jest jeszcze jeden. Nie widzi nas na razie. Właśnie nas zauważył. Ale luzi. Okej. Okay. No i po strachu. To jedynie lekkie mazie. Nie wiem, czemu tutaj im latają. Ech, mam nadzieję, że nie słyszeliście tego. Bo nie słyszeliście, ale... Udajmy, że go nie było. Odwróci się, czy nie? Odwrócił się. Miły człowiek. Dzięki. Książeczka. Co tu się nauczymy? Zwój szaleństwa. Co to jest za zwój szaleństwa? Co robi? Wytwarza mentalny puls, który zmienia percepcję wszystkich wrogów w pomieszczeniu. Ofiary pod wpływem zaklęcia będą postrzegały swoich komradów jako wrogów. Okej. Okay. Co luzik. A to w pomieszczeniu całym od razu. Fajnie. Też tak umie. Nawet ogniem. Czekam, aż się odwróci. Puk, puk. Puk, puk. Okej. Okay. Załatwieni. Tutaj coś jest. Nie ma nikogo. Tajne przejścia. Tajne przejścia. Nie. Dobra, to idziemy na dół. Bo tu jest przejście. O, nie! Oszukali mnie, tu jest dziura, zapomniałem tej dziurze. No to widzimy się na górze. Za... Nie wiem, 3 minuty. Filip potrzebuje, żeby tam dojść. Oj, nie ma, to jak wszystko przechodzi od początku. Oj, straszne to było. Dobra. Schodzimy. Skok. Jest, piękny skok. Ura. Nie, nie walczę z nim. Idziemy dalej. Dobra. Odblokowaliśmy sobie przejście. Tu wszystkich świateł nie zapaliłem. Czemu? Ktoś widzi jakieś światło niezapalone?
Bo ja nie. A, to... Dobra, to tutaj są niezapalone światło. A tutaj to wiemy, że nie są zapalone. O, jeszcze nic nie ma. Nie! Jeju. I spadnie mi. No właśnie. Nienawidzę tych. Czemu tu też są? Mogły być tylko w hali. Nikt ich nie potrzebuje. Oj. Ale to jest takie trochę wkurzające dla, nie wiem, człowieka, który tylko gra mieczem czy coś. No, jasne. Okej. Zaświecimy. Pyk, pyk. Okej, jest. Dobra. Udało się. Aha, tu jest... To był skrót. Z tych gumiżelków. Też jest gumiżelek? Co to jest za stwór? Nie, wolę nie ryzykować podejścia do niego, bo nie wiem co robi. Podpalimy go. Albo zamrozimy. Mam dużo mrozu dzięki tym magom, bo oni po 20 parę esencji mają. No, dobra. Zamrażamy. Przynajmniej zwolni trochę. Czym ty jesteś? Jest. Nie wiem co to było. Było śmieszne galaretką. Dobra. Trzeba ich za... Dojdę. O. Skończyło to się moją śmiercią, ale udało mi się dobiec. Dobra. To sobie trochę się uleczymy. Poczekam, aż on się odwróci. Zaatakujemy go zaraz. Jaka piękna ściana. Dzięki, właśnie. 20 esencji się dostaje. Fajnie. Tu jest dziura na górze. Bo to potem spadał. Ja to już wiem. Ja już pamiętam, znaczy pamiętam, ja już znam tą grę. Teraz tam pogadamy. Ja chcę wszystko. O. I kolejny zamyczek otwarty. Fajnie, dobra. O! Nie. Oj, spowolnienie. Okej, ja już nie jestem spowolniony przynajmniej. Fajnie, oni też umieją teleportować to oczka. To by się spodziewał. Dobra. Patrzcie, tu jest drabina po prawej. Już mi się nawet nie chce marnować na nich czarów. Okej. Okay. Ja sobie chętnie... Wow! Może wiem, jak, czym to się skończy. Pójdziemy sobie drabinką tutaj bokiem. Cześć oczka. O. Opowiedz mi coś o tym Zera. Chciałbym wiedzieć coś więcej o istocie, której imię noszę. Był Protosem, to inteligentna rasa żyjąca w kosmosie, która ponad wszystko ceni sobie honor. Stał się jednak mrocznym tempczariuszem i został wygnany na planetę Shakuras. Shakuras. Okej. Okay. Wyczuwam pewne podobieństwo naszych historii. Możliwe, byłeś człowiekiem innej rasy, zanim zamieniłeś się w cień. I nigdy nie powrócił szukając zemsty? Powrócił, ale po to, by pomóc Protosom w czasie wielkiego zagrożenia. Co? Zaoferował pomoc tym, którzy go wygnali? Tak. Ale jak to możliwe? Mimo, że był stworzeniem ciemności i został wygnany, jego serce było szlachetne i nie złamał obietnicy danej swoim ziomkom. Zastanawiam się, czy zabiłeś jakiś przedstawicieli swojej rasy w tym zamku. Nie wiem nawet, czym byłem, zanim stałem się cieniem. A jeśli byś wiedział, to zabiłbyś swoich pobratyńców, gdyby weszli do zamku? Tak, moim zadaniem jest ochrona zamku, przed intruzami. Aha, no cóż, ja myślę, że nie powinieneś. Głupi człowiecze,
Myślisz, że wiesz lepiej, co mam robić, a czego nie? Twoja duma cię oślepia. Negujesz rzeczywistość, bo ci się ona nie podoba. Zero nas coraz bardziej lubi. Cześć. Szczelisz do mnie? Nie. Ale spoko. Teraz mamy ognistych ziomków. A ognistych w bardzo prosty sposób załatwić, wystarczy ich zamrozić. Tak by się wydawało, gdyby nie mieli szat, no. Okej. Okay. Jednak trochę było bez sensu. Mają te swoje super szaty. Nie! No. Ja nawet powoli spadam. Oj, wszystkie ręce spowolnienie. A już mam spowolnienie. Jeju. Teraz nad... Jest. Dobra. Luzik. To była kropeczka. Nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że jest mi potrzebna. Dzięki gościu. Łóżesz, tam jest oko. Zamroźmy, znaczy z... uśpijmy je. Gdyż ponieważ dlatego, że ona nas teleportuje. Nie wiem, czyście to widzieli, czy nie. Czy to było jak wracałem akurat z dołu. Nie, to tutaj mnie teleportowało, to widzieliście. No, chyba, że to utnę. Nie utnę tego. Dobra, idziemy do góry. Dwóch magów ognia. Zajebiście. Trzeba ich uspać, myślę. No to fajnie. Zdążę. Nienawidzę tej gry. Ej. Jeju. Serio? Nawet nie zdążę się zamachnąć. Dobra. Ciekawe, czy też będę usypiał tych ogników, czy tylko... Wszystkich, okej. Ułożesz! Dobra, jeden uspany. Okej. Nie mam życia, ósemka. Płonę. Dobra. Trzeba szybko rozwalić tych. Okej. Nic nie mówiłem. Okej. Patrzcie, dopiero ta drabina mi się otworzyła. Tacy nieuczciwi ci ludzie. Dobra. Tutaj na górze pewnie będzie dziwnie, żeby pójść do tych... do tej drabiny tutaj. Prawda? Ja już znałem tą grę, patrzcie. Już mnie nic nie oszuka. Tylko po co mi te drabiny? No dobra. Znaczy wiem, że musiałem iść na górę, żeby w ogóle jakoś się tu dostać pierwszy raz, no ale teraz to już jest bez sensu. Dobra. Nie. Uśpi. Okej, tego sobie po prostu zabijemy. Teraz mam pytanie, jak tego rozwalimy. W ten sposób. A nie dostanę jego esencji. Smutno mi. A mam pytanie. No dobra, zabiłem go. Jak się dostanę na górę? Nie chcę na górę. Klapka tu się powinna otworzyć, no jakaś. Nie, nic. Aha, muszę iść tędy. Aha, i tu... Będę musiał dokupić sobie esencję. I to dużo. Czekajcie, patrzcie, ja mam plan. Szybko użyj... tego. I już nie ma połowy. A na tych... Już ich nie ma.
A słuchajcie, ja chcę użyć jeszcze tego przepisu. Co, zrobiłem to? Jak to wygląda? Aha, tak. No spoko. Włożysz! Nie, nie, nie! Idą ludzie mi przez oko okna. O, jest zaraz. Dobra. Tak to jest, jak nie zamykam okien. Ale jest jeszcze duszno. Się nie opłaca zamykać. Fakt, pada deszcz prawie praktycznie cały dzień, ale no. No uchota. Takie marudzenie moje. A jak u was pogoda? Mam nadzieję, że lepsza niż u mnie. Okej, okay. Trzeba ich spać. Ci lodowi magowie są fajniejsi. Bo nie potworzą tylko sobie te sople lodu, to, co ich bronią i tyle. A ten? Ten nie, ten. Te ogniste to muszą zrobić ludków ognistych. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to już zostanie na zawsze, a nie, że się po restarcie gry na nowo będę musiał robić. Chyba nie. Teraz gdzie mam iść? Bo jeszcze nie chcę do Harnakona, nie? Chcę pozwiedzać wszystko. A potem nie, przed Harnakonem. To bym się jednak tutaj jakoś... Łożesz dwa takie... proszę poczekać na swoją kolej. A jasne, przychodzi jeden przez drugiego, nie? Oła, kwas, kwas! Boli, boli, boli. Dobrze robiłem wtedy, nie wchodząc w to. Ale teraz poznaliście przeciwnika, znaczy ja też, no. Znaczy ja od początku wiedziałem, że to coś nie gra. No, ekstra. Ja zginę. Zam pod siódemką. Nisty podmuch, prawda? Poczekajcie, użyję sobie go. Może ogień na nich lepiej wpływa. Znaczy się podpalił, nie? To jest jakiś progres. Ale chyba słabiej działa niż lód. Nic nie mówiłem. A ta esencja? Nie, nie usypia ich. Aha, to poczuję tej pomarańczowej esencji. Którą zostaje w sumie od ty chyba. Czekaj, czekaj! Dzień dobry. A jeszcze raz. Zdążyłem. Do widzenia. Więc nie tak trzeba czekać, aż się podpalą, nie? A teraz ich zamrożę i dostałem ich po termii. W sumie można z nimi tak walczyć. Tylko trzeba ich trochę zwolnić. Dobrze. Udało się. Tutaj klapeczka ta, żeby sobie skrócić drogę. Dziękuję. I co jest wyżej? Zera, spójrz na tych magów. Mam wielkie bąble naokoło siebie. Bąble? To nie bąble, tylko magiczne tarcze. Odbijają pociski. A więc nic nie zdadzą się ataki z dystansu. Są za wysoko, nie mogę ich sięgnąć, żeby obić im te pyski. Tarcze znikają po pewnym czasie. Świetnie, czyli jeśli poczekam, aż tarcze znikną, to będę mógł ich zdjąć z daleka, tak? Nie, wtedy po prostu odświeżę zaklęcie. Używaj mózgu czasem. To co mam zrobić? Znajdź sposób, żeby ich ogłuszyć. Żeby nie mogli odświeżyć zaklęcia, tylko wtedy będziesz mógł ich zabić. No dobra, zobaczymy, co da się zrobić. No to ich znowu uśpię. Uśpię ich, tylko że ten, nie? Kościół trupy będę musiał uważać. Ale to zaczekajcie, ja sobie zejdę tutaj. Bo tu jest bezpiecznie i zaraz do was przybędę. Dajcie mi sekundkę. Okej, dobra, jestem. Ze śmiesznych rzeczy chciałem sobie zapalić światło w pokoju. Zapomniałem, że ostatnio wczoraj mi się żarówka przepaliła. No i nie mogę jej teraz zaświecić, będę musiał zaraz ją wymienić. Fajnie. Dobra, to tak, to trzeba ich jakoś uspać. Znaczy, no po prostu uspać, nie? A, bo szkieletów się nie da.
Okej. Okay. Nie. Dobra, to teraz będzie zabawa. O, patrzcie, wracamy do swoich. To, to trzeba podpalać. Okej. Okay. Jednego zdejmiemy tak, bo jest możliwość. A tych dwóch? No to cóż. Lodem czy ogniem? Lodem przynajmniej zwolnią się ich te, nie? Ataki. I nie zdąży się... Właśnie. Nie zdąży sobie dać tarczy. Okej, okay, udało się. Pyk. Znowu nam się wichajsterek przydał. Dobra. Teraz w bok. No, cześć. A wiecie co? Ja tak idę i idę. A tutaj tego dołu nie zbadałem. Dobra, to później tam pójdziemy. W sensie za chwilę. A teraz muszę ich uspać. Dobra, idą na mnie truposze. Ta ilość jest zabawna. I po truposzach. Dobra. Fajnie było. A ile teraz? A, dopiero 34 tych mam. Łożesz! Nie rób ich. Śpi. A ty szybko uderzasz. Chciałem tak cię pobiec dookoła. Nieważne. Ważne jest to, że oni jakoś szybko... Okej. Okay. Szybko ten jakoś zrobił sobie tarczę. Czemu zdążył zrobić tarczę? Czym ja atakowałem? A, ale ci zdałem pewnie piątkę zamiast... czwórki. Dobra. I po nich. Pyk. No nie doskoczę do nich. No oni mają esencję. To jest smutne. Dobra. Trudno. Ekstra, tu już są wszystkie kombinacje tych magów. A, i tutaj na górze dostanę drabinę, żeby wejść, okej. Okay. No przynajmniej teraz, jak raz to przejdziemy, tak, to potem będzie można tutaj omijać tych magów. To przemyślane. Chociaż poziom by się przydał. 16. Dobra. Mam mało życia. Znaczy jeszcze dużo. Kiedyś nawet połowa z tego to nie było moje całkowite życie. Tak na dobrą sprawę. 22 uspania mam. Zobaczymy. Okej, okay, druga strona. Okej, jeszcze jeden. Okej, jest. Swojego też uspali, znaczy ten spłonął ich. Jeju. A, bo was jest tu strasznie dużo, tak? Ekstra, no tak to się... Jeju. Udało się. Dobra, na szczęście ci... Dłuższą chwilę im zajmuje, żeby... wstać. Bo jak już człowiek zaśnie, nie, to tak mu się nie chce wstać, to wiecie, no, oni mają identycznie, jak ich się uśpi, to... Nie. A więc ten też, nie, zaraz się obudzi. Zanim się obudzi, to zdąży strzelić. Jest, udało się. Dobra, i został już ostatni.
Tylko musi mu się skończyć tarcza, a to się zrobi za 5, 4, 3, 2, 1 i się pomyliłem. I to chyba dużo. O, udało się. Dobra. Jest. No i luzik. No, skocz. Okej. I... przeszliśmy kolejny poziom. Okej. Pyk. Jesteśmy już blisko, prawda? Tak. Jaki jest Harnakon? Jest duży? Nie wiem. Osobiście go nigdy nie widziałem. Ach tak. To skąd wiesz, że jest potężny, niezniszczalny i tym podobne? Pamiętaj, że posiadam pewne zmysły. Ach, okej. Cóż. Już niedługo koniec naszej podróży. Jeśli mnie zabije, chcę, żebyś wiedział, że miło mi się z tobą podróżowało. Też chcę ci coś powiedzieć. Byłeś najdziwniejszą istotą, jaką spotkałem. Jedyną, która zaoferowała swoją przyjaźń. No to strasznie miły. Zara jednak. Zapowiesz wszystkie światło u magów. Jesteście pewni, że wszystkie? Wszystkie światło w zamku. Ja cię. Dobra, ale ja chcę zobaczyć, co jest tam na górze. Którędy najszybciej dojdę? Przez ten dolny. Tu, pyk, pyk, pyk i tu. I to jest mój plan. Okej, dobra, to zanim tam jedziemy na górę, to ja się jeszcze uzdrowię. To mi zajmie chwilę. No i tam widzieliśmy, że były już dwa oka na nas czekały. Czy będziemy musieli usypiać? No chyba tyle. Dobra, to ja już się uzdrowiłem. No i dzięki temu jeszcze tędy będziemy mogli, tak, przejść. Jeszcze kolejną ścieżkę sobie otworzymy. Szkoda, że tutaj nie jest tak, że tędy, o. No by było bliżej, ale po co w sumie, jak to i tak jest tam. Co jest? No ta brama. Dobra. No i co? No i dzisiaj... spotkamy Harnakona. Fajnie. Łożesz, ale zwolnione tempo mam, żeby cokolwiek zrobić. Okej, dobra. Aha, faktycznie. No nie faktycznie, nie tędy. Tędy nie szedłem, nie? Nie. Okej. Ura, otworzyliśmy ostatnie przejście. Wszystko, wszystko mamy. Tak wygląda cały zamek. Faktycznie, nie? Takie trochę zarysy zamku. Pamiętajmy, że tu to już jest z dół, nie? Czyli to od góry to wygląda tak, pyk, 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 pyk i tutaj te zamki, a to jest wszystko pod ziemią. Także fajnie. A wy dalej śpicie, leniuchy. Możesz, oprócz ciebie. Ktoś by tu musiał zasnąć. Nie! Nie! Dobra. To tyle było z tego tam. Nie zabiłem ich. Dobra, to idziemy na górę. Szybko na górę. No okej, dobra. Mam wszystko. Kupiłem esencję na sen. W sumie nie wiem, czy uśpię Harnakona, ale mam. I leczniczą, bo już miałem mało. No i co? Aha! Zaczekajcie. Karta postaci. Zbroja. Na 16 i lepszą zbroję założymy. O, dobra, mogę walczyć z Harnakonem. W takim razie, to mogą sprzedać. Nieważne, w sumie dużo rzeczy mogą sprzedać. Dobra, jak zginiemy, to jestem zapisany, nie? To tam wyżej będziemy walczyć z nim jeszcze. Parę razy, łożesz, co to się stało? W końcu stajesz przede mną. Kim jesteś? Jestem Harnakon, strażnik tego zamku i protektor czystych duchów. To wielki pan. Rozumiem, więc to ty jesteś wielkim bossem tych wszystkich drani, którzy wbijali mi się w paradę. Wielki boss? Drań? Wbijać w paradę? Nie rozumiem tego dialektu, ale zaraz jakoś temu zaradzimy. Ej, czuję coś w mózgu. Chciałeś mi sieczkę w głowie zrobić, czy co? Och nie, rzuciłem tylko zaklęcie mentalnej jedności. Teraz będę mógł zrozumieć twoje dziwne słownictwo, dupku. Nazwałeś mnie dupkiem?
Jak widzisz, zaklęcie działa bez zarzutu. Będę się starał używać twojego slangu, żebyś nie czuł się wyalienowany. Sieczka z mózgu, haha. Najpierw trzeba go mieć. Głowę dam, że jak rozpłatam ci czaszkę, zobaczę tylko nitkę trzymającą twoje uszy. Ha, dobre. Jesteś jedynym kolesiem w tym zamku ze szczyptą poczucia humoru. Ten twój dialekt jest dość dziwny. Używacie obraźliwych wyrazów, aby zażartować z innych. No, to prawda. Wiesz co? Jesteś spoko koleś. Czuję się trochę źle z tym, że muszę walczyć z tobą na śmierć i życie. Walczyć na śmierć i życie? Czemu mielibyśmy walczyć? Bo jesteś ostatecznym bossem, no nie? Najpotężniejszym ze wszystkich, a ja wyrżnąłem twoich sługusów. Powinieneś powiedzieć coś w stylu: za swą zuchwałość zapłacisz śmiercią. Nonsens. Co to za głupi pomysł? Tak jak w grach wideo, komiksach, filmach akcji. Wszystkie mają jedną wspólną cechę. Na końcu wielki boss ginie z rąk bohatera. Serio? To niezbyt oryginalne. Nie uważasz? Czy ludziom słuchającym tych historii nie nudzi się czasem ciągle słuchać tego samego zakończenia? Nie, wręcz przeciwnie. Kurzają się, jeśli wielki boss jest łatwiejszy do zabicia niż jeden z jego sługusów. Albo przynajmniej 3 razy nie zmieni formy podczas walki. Rozumiem, są bardzo przyzwyczajeni do tego i płaczą, gdy ktoś zmienia konwencję. Dokładnie, tkwią w jarzmie i systemu, jak w Matrixie. Czyli co, nie chcesz mnie zabić? Zabić? Wręcz przeciwnie, młodzieńcze. Chcę, abyś mi pomógł. Pomóc? Teraz już niczego nie rozumiem. Zabiłem hordy twych przydupasów, nie mówiąc o 7 strażnikach. Powinieneś być wściekły. Tak, a czy nie zauważyłeś czasem, że po twoim sprzątaniu potwory i tak się pojawiają po pewnym czasie? No racja. To dlatego, że większość mieszkańców zamku to magiczne stworzenia. Z pomocą czystych duchów mogę je wskrzesić. Ile dusza zapragnie. Prawdę mówiąc, sporo roboty mnie to wskrzeszanie kosztowało. A strażnicy? Oni nie zostali wskrzeszeni? Strażnicy wymagają większych nakładów magicznych esencji. Czekam, aż tu dotrze, żeby ich wskrzesić. Ciebie też musiałem wskrzeszać. Nas też? Mnie? Przecież ja nie umarłem. Haha, ty nie umarłeś? Ciebie to dopiero musiałem wskrzeszać. O fuck, parę razy zginęliśmy. Po co mnie wskrzeszałeś? Przecież tylko sprawią kłopoty. Bo jak to już mówiłem, potrzebuję twojej pomocy. Jak wiesz, moim zadaniem jest ochrona czystych duchów przed niepowołanymi osobami. Zostałem do tego specjalnie wybrany. Dostać się do zamku to niełatwa sztuka. Trzeba pokonać wielką górę. Niewielu się tu udaje. Ci, którzy jednak przekraczają próg tego zamku, są witani przez hordy sługusów i cieni. Giną albo są brani w niewolę i torturowani. Jednak pewna szczególnie denerwująca rasa, elfy, nauczyła się tworzyć portale prowadzące prosto do zamku. Portale? Tak jest. Za 5 dni zostanie otwarty wielki portal, z którego wyleją się setki elfów. Jeśli ich nie powstrzymamy, to zawładną całym zamkiem. Jeśli na to pozwolimy, to wszystko będzie stracone. Aby temu zapobiec, potrzebuję kogoś, kto teleportuje się na zewnątrz i zabije magów przygotowujących zaklęcie. Kiedy wszyscy zginą, portale będą tylko wspomnieniem. Tym kimś będziesz ty, mój młody przyjacielu. Ja? Czemu nie dam swoich sług? Który z tych lepszych przynajmniej? Widzę, że nie jesteś zbyt bystry. Po pierwsze, wszystkie stwory w zamku są podłączone do magicznego systemu podtrzymywania życia. Jak tylko opuszczą te mury, magia, która je ożywia, zniknie. Po drugie, stałeś się bardzo potężny podczas swojego pobytu w zamku. Doświadczenie, które tu zdobyłeś, zaowocowało w zdobyciu potężnej broni, którą dzierżysz. Nie gorszej zbroi i zaprawie bitewnej, niezbędnej do zniszczenia tych pieprzonych elfów. Co? To ty mnie tu sprowadziłeś? Rzeczy samej. Poza tym poinformowałem czyste duchy o twoim przybyciu i poinstruowałem je, by wspomogły cię swoją magią. Tak? A myślałem, że jestem mistrzem gładkiej gadki. Czyli to tylko był jeden wielki trening. Czy to nie aby ryzykowne? Skąd masz pewność, że ci pomogę? Co więcej, skąd masz pewność, że nie będę chciał cię zabić, czy coś w tym guście? To proste, jeśli mnie zabijesz, nie wrócisz do swojego świata. Ja cię tu sprowadziłem i tylko ja mogę cię odesłać z powrotem. Jednakże, jeśli mi pomożesz, odeślę cię z powrotem i oprócz góry złota będziesz mógł zatrzymać całą wiedzę, jaką tu zdobyłeś. Brzmi kusząco. Wiesz co? Od zawsze nienawidziłem elfów. To banda snobów,
która dba jedynie o swój wygląd i atakuje ludzi z tych cholernych łuków. Czyli przyłączy się do mojej drużyny? Pewnie. Wspaniale. Ten teleporter za mną zabierze cię do miasta elfów. Wejdź w niego, jak będziesz gotów. Spotkamy się w mieście. Nie zwlekaj jednak. Mamy tylko 5 dni, zanim otworzy się wielki portal. Niezły jest ten twój szef, Zera. Co? Mówię, że spoko z niego koleś. Naprawdę nie spodziewałem się. Musimy się śpieszyć. Wyginaj kończyny, jak tylko możesz. Nie możemy zawalić naszej misji. Naszej? Rzeczy samej. Los czystych duchów spoczywa w twoich rękach. Jeśli nie zniszczymy portalu przed inwazją, to koniec. Udział w tej misji to wielki dla mnie zaszczyt i wielka odpowiedzialność zarazem. Nie martw się, damy radę. Wygląda na to, że przeżyjemy razem jeszcze jedną przygodę. Zbierz co tylko możesz, zanim wyruszysz. Po teleporcie nie będziesz mógł już wrócić. Ha! Dużo informacji jak na raz. Strasznie dużo. Musimy, tak. Po kolei. A więc Harnakon, fajny gość, tak? I w sumie jak mu nie pomożemy, to nie wrócimy. Więc no, nie mamy wyboru, pomagamy mu. I musimy zabić elfów, jakichś magów, żeby tu się nie dostali. No spoko. Fajnie. Jak przejdziemy przez teleport, już tutaj nie wrócimy. Smutno, fajny zameczek był. Więc trzeba się trochę przygotować. Magiczne eliksiry, esencje. Może jeszcze jakieś książki? I na pewno... karta postaci. I właśnie, jak z tą kartą postaci zrobić? Tego nie wiem. Ulepszę mu sobie leczenie, żeby się lepiej leczyć. A tych innych to tak... Nie, ogień i mrusę ulepszymy jeszcze, na pewno. Zbroję mam na maksa, jak mogę. Wytrzymałość. No to już ulepszę. Kusi mnie trochę... użyć tego... takiego zwoju, wszystko od nowa. Nie? Znaczy, to był kulka. Ale to zobaczymy jeszcze. Ale to na tyle, moi drodzy. Przejdziemy przez teleport w kolejnym odcinku. No i wtedy mam nadzieję, że to będzie już ostatni, no taki najdłuższy odcinek zrobimy. Chyba nawet jak będzie miał ponad godzinę, to taki będzie. I po prostu przejdziemy wszystko. I tyle. I zakończymy naszą przygodę, mam nadzieję. Sukcesem. I ten klucz, który w sumie ostatnio znalazłem. O, tutaj. Ten klucz... Nie klucz, nowy. O, ten. Przyszłość. Wieczna agonia wcale nie będzie wieczną agonią. Że Harnako nas jednak nie oszuka, ale to zobaczymy. Tak, także dziękuję, że trwaliście do końca. No i co? No i do zobaczenia w kolejnym, prawdopodobnie już ostatnim odcinku. Więc trzymajcie się, na razie i cześć.